Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, trzeba przyznać, że czasem hejt jest nieprzyjemny i dotkliwy, ale czasem jest tak twórczy i kreatywny, że aż trudno się nie zachwycić. Anna Konwalia tak mi napisała, albo raczej wam. Ludzie, opamiętajcie się. Nie widzicie, że ten heretycki embrion ciągnie was za sobą na wieczne potępienie? Droga Anno, jeżeli jestem heretyckim embrionem, to jest szansa, że z tego się rozwinie jednak coś dobrego. Czyli to jest dopiero początek, jak zauważyłaś, czyli może jednak uda się mnie ocalić. A tak w ogóle, to chciałbym cię bardzo serdecznie pozdrowić i strasznie fajnie, że wpadasz na langustę. Kolejny odcinek z pytaniami i odpowiedziami człowieczka, a potem będzie gadane. Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, kolejnym z serii Q&A. Pewna porcja pytań z jednym bardzo istotnym pytaniem. Pewnie nie będzie dzisiaj jakoś bardzo długo, chociaż różnie może nie być. Posłuchajcie pierwszego pytania, też ważnego i w ogóle trudnego. Paula tak pyta. To ja mam pytanie do ojca z serii poważnych odnośnie bólu i cierpienia fizycznego. Rozumiem doskonale, że wszyscy kiedyś umrzemy. Rozumiem, że to nieuniknione i nie mam do tego żadnych, że tak powiem, zastrzeżeń. To się w ogóle chwali, Paulo. Ale coś, co ciężko mi zrozumieć i pogodzić się z tym, to ból i cierpienie człowieka w trakcie choroby na przykład, w trakcie umierania i tak dalej. Podejrzewam, że ojciec powie, że to skutek grzechu pierworodnego, ale moje pytanie jest takie, czy w takim razie jest sens modlenia się i proszenia Boga o to, żeby ktoś nie cierpiał fizycznie z bólu przy chorobie czy w momencie śmierci. Tyle razy widziałam moich bliskich cierpiących z bólu, mimo iż prosiłam, że jeśli taka wola Boga, aby odeszli z tego świata, to żeby chociaż ich tak nie bolało. Czy ból fizyczny jest nie do uniknięcia w oczach Boga? W takim razie, czy powinniśmy się modlić tylko o to, żeby Pan ich przyjął do siebie i odpuścił im grzechy, bo na resztę nie mamy wpływu? Dziękuję za odpowiedź. Jeśli została przez ojca poruszona w filmiku i pozdrawiam serdecznie Paulina. Droga Paulino, to jest w ogóle bardzo ważne pytanie, bardzo wielkie pytanie i niestety nie mam na nie odpowiedzi, bo nie mamy na to pytanie odpowiedzi od początku istnienia ludzkości. Ale troszeczkę wytłumaczę. Droga Paulino, rozróżniłbym w tym pytaniu jakby dwie płaszczyzny. Wiem, że pytasz głównie o jedną, ale rozróżniłbym dwie. Czyli tak jak zapytałaś, czy rzeczywiście warto się modlić do Pana Boga o to, żeby Pan Bóg ujął komuś cierpienia, że właśnie kiedy, nie wiem, modlimy się o to, żeby przede wszystkim ktoś był zbawiony, żeby ktoś miał odpuszczone grzechy, żeby ktoś został przyjęty do Królestwa Bożego, to czy mamy już odpuścić całą resztę, bo na to nie mamy wpływu? No i tak jak mówisz sama często, modląc się za swoich bliskich, no nie udało się takiej łaski uzyskać, nie? Więc moi drodzy, czy należy się modlić o zmniejszenie cierpienia, o jak najmniejsze cierpienie, o brak cierpienia, o skończenie cierpienia? Tak oczywiście. Kochani, tak oczywiście. Niech nigdy w was nie powstanie taka myśl, że cierpienie to jest takie coś, co nie wiem, co Pan Bóg tego chce, co to jest jakoś, nie wiem, przez Pana Boga ulubione, albo nawet jeżeli tak nie jest, to że po prostu tak musi być i w ogóle nie ma opcji, żeby było inaczej. Nie, kochani. Zawsze oczywiście zostawiamy Panu Bogu jakby decydowanie o wszystkim, to jest jasne. I są też takie rzeczy, które się dzieją nie dlatego, że Pan Bóg o tym zdecydował, tylko taka naturalna kolej rzeczy, tak jak mówisz, naturalna, czyli właśnie wynikła chociażby z grzechu pierworodnego. Ale to nie znaczy, że masz się, Paulino, nie modlić o zmniejszenie cierpienia. To jest mało tego. To jest jedna z najważniejszych, myślę, modlitw w ogóle, jaką należy zanosić do Pana Boga. Kiedy masz kogoś bliskiego, kto jest chory, kto umiera, albo po prostu cierpi w jakiś sposób. Tak, Paulino, z całego serca módl się o to, żeby tego cierpienia nie było, żeby było go jak najmniej. Ale oczywiście jednocześnie pozwalaj Panu Bogu działać tak, jak On będzie chciał. To nie jest taki system zero-jedynkowy, że albo zbawienie i odpuszczenie grzechów, albo zabranie cierpienia. Kochani, nie. Pan Bóg bardzo chce, żeby było cierpienia w naszym życiu jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale ono czasem rzeczywiście jest potrzebne. Ono czasem daje coś, czego by się nie dało osiągnąć w żaden inny sposób. A czasem po prostu nie wiadomo, dlaczego tak jest. Dlatego mówię, że na to pytanie trochę nie ma odpowiedzi. To jest ten drugi poziom, kiedy zadamy sobie pytanie, no ale dlaczego to tak musi być, że musi być to cierpienie? I potrafimy znaleźć parę odpowiedzi właśnie, bo to rzeczywiście niektóre rzeczy usensownia, to czasem prowadzi do czegoś bardzo dobrego, ale de facto dlaczego cierpienie jest i czemu nie da się czegoś zrobić, żeby go nie było? Czemu Pan Bóg nie może zrobić tak, żeby go nie było? Czemu nie może tego po prostu zwyciężyć? To nie wiemy. To nie wiemy. I tutaj ta niewiedza
Ona z nami zostanie prawdopodobnie aż do skończenia świata. Dopiero kiedy się wszystko skończy, kiedy Pan Bóg zacznie nam wszystko tłumaczyć od początku, będzie nam pokazywał cały sens świata, to mam nadzieję, że też zrozumiemy sens tego, co się dzieje właśnie w bólu, w cierpieniu, w tym, że ludzie doświadczają czegoś tak trudnego. Ale bardzo często tej odpowiedzi nie mamy. Natomiast niech to Cię, broń Boże, Paulino nie zniechęca do tego, żeby się modlić o zabranie tego cierpienia. Tutaj ideałem, i o tym Wam już mówiłem wielokrotnie, jest, jak zawsze oczywiście, Pan Jezus, nie? I Jego modlitwa w Ogrójcu. Zobaczcie, Pan Jezus bardzo prosił, żeby ten kielich goryczy, czyli cierpienie, śmierć, żeby to zostało od Niego zabrane, żeby nie musiał tak cierpieć, ale jednocześnie zgadzał się całym sercem na wolę Bożą. Na to, że jak Pan Bóg będzie chciał to poprowadzić, to niech Pan Bóg tak to poprowadzi, jak będzie chciał. I to jest dla nas ideał. Czyli z całego serca, ze wszystkich sił mamy się modlić jak najbardziej o zabranie cierpienia, o uwolnienie od cierpienia każdego człowieka, każdego naszego bliskiego, każdego, za kogo chcemy się modlić. A jednocześnie zostawiamy Tacie taką wolność, jakbyśmy w ogóle jakąś łaskę mu robili, nie? To jest też przedziwne, że Ojcze, ale będzie tak, jak Ty chcesz. Ojcze, Twoja wola, niech idzie, ja przyjmuję wszystko z Twojej ręki. Więc jakby takie dwa dążenia. Maksymalna modlitwa o to, żeby Pan Bóg to zabrał, ale też maksymalne przejmowanie Jego woli. Mam nadzieję, Paulino, że chociaż minimalnie coś Ci to tłumaczy, a tak jak mówię, trochę tu nie mamy, Paulino, odpowiedzi. Waszka tak pyta. Ojcze Adamie, od pewnego czasu chodzę do spowiedzi z kilkoma ciągle powtarzającymi się grzechami. Boję się, że źle się spowiadam, bo innych grzechów nie widzę oprócz tych samych. Kochani, to jest w ogóle ważna rzecz. Tutaj są dwie rzeczy, myślę, jakby znowu do rozróżnienia, droga Waszko. Po pierwsze, jeżeli masz takie poczucie, że ciągle wracasz z tymi samymi grzechami, nie do spowiedzi, masz takie poczucie właśnie, że chyba źle się spowiadasz, też tym bardziej, że nie widzisz nic innego, to jedną rzecz Ci szczególnie polecam. Mówiłem o tym wielokrotnie. Polecam Ci stałego spowiednika, czyli polecam Ci kogoś, kto będzie wiedział, że masz te grzechy, szczególnie na stałe, i kto będzie mógł razem z Tobą podjąć pewne kroki, jakby pracy nad tymi grzechami. Czyli jakby nie tak, że za każdym razem idziesz i mówisz to samo kolejnemu księdzu i on tak naprawdę nie zna Twojej historii, nie wie, co się działo, bo wtedy trudno mu pomóc. Natomiast będzie mógł pomóc wtedy, kiedy jakby będziecie towarzyszył przez ileś tam spowiedzi, będziecie widzieli, że te grzechy się powtarzają, będziecie szukali rozwiązań, będziecie szukali postanowień, będziecie szukali jakiejś konkretnej pracy, którą można zrobić, żeby z tych grzechów wyjść. Natomiast druga z tym rzecz jest związana, i dlatego wziąłem to pytanie, bo o tym pierwszym to już kiedyś tam mówiłem. Natomiast druga rzecz, bo mówisz, że właśnie nie widzisz żadnych innych grzechów poza tymi. Moi drodzy, to jest właśnie taktyka złego. To jest właśnie taktyka szatana. On bardzo lubi wybrać u człowieka jakiś jeden grzech, taki, który właśnie, nie wiem, łatwo temu człowiekowi wchodzi, taki, gdzie łatwo szatanowi skusić kogoś do tego grzechu, po to właśnie, żeby całe jego patrzenie na całe jego życie, szczególnie całe jego życie duchowe, skoncentrować właśnie na tym jednym grzechu, na tej jednej słabości. Bo on wie, że wtedy jakby zaniedbamy wszystkie inne rzeczy, nie będziemy chcieli się rozwijać w innych rzeczach, nie będziemy chcieli też jakby pracować nad sobą w innych dziedzinach, bo to będzie ciągle jakby nam ciążyło. I tutaj znowu, bardzo się przydaje po pierwsze spowiednik, który będzie Cię, mam nadzieję, jakby odwracał tylko od tego jednego grzechu. I jednocześnie jakby bardzo warto wtedy zrobić coś takiego, że skoro jakiś grzech się powtarza, jest jakiś spowiednik, do którego z tym chodzisz i jakby wiesz, że pracujecie nad tym, to wtedy jakby w spowiedzi warto podejmować jakby działania nie tylko związane nad tym jednym grzechem, ale razem ze spowiednikiem wtedy właśnie szukać innych dziedzin, nie? Ja kiedy kogoś takiego spowiadam, kto mi mówi, że od tam lat jest skoncentrowany na jakimś grzechu, to zawsze z nim rozmawiam o innych rzeczach. Jakby proszę go, spróbujmy się teraz przyjrzeć innym dziedzinom Twojego życia. I w takiej rozmowie, albo taka osoba sama to oczywiście może też zrobić, często wychodzą jeszcze inne sprawy. I wtedy każe pracować nad tamtym. Mało tego, często jest w ogóle tak, że jak się człowiek przestanie koncentrować tak strasznie na tym jednym grzechu, który ma, który się ciągle powtarza, a zacznie pracować nad innymi, to się okaże, że tamten wcale nie jest taki straszny. Mało tego, okaże się, że w ogóle da się z nim wygrać, kiedy się na nim nie koncentrujemy. Więc droga Waszko, pamiętaj, czy drogi Waszko, bo nie wiem, czy to jesteś ty, czy no w sensie on, czy ona. Jeżeli masz coś takiego, że w kółko i w kółko jest tylko jedno, to właśnie nie da się wkręcić w to skoncentrowanie wszystkich swoich sił na tym jednym grzechu. Tylko próbuj patrzeć jak najszerzej, a bardzo Ci też polecam, poszukaj jakiegoś stałego spowiednika. Uwaga kochani, najważniejsze pytanie odcinka, ja wiem, wybaczcie, ale najważniejsze. Kraków Live Vlog by Michał Piętak zadał takie pytanie. Friends Reunion. Czy już ojciec widział? Jak wrażenia? Dla mnie to jakby, no, przyjaciół po latach spotkać. To jest bardzo ważne pytanie. Kochani, bardzo długo czekałem. I teraz będzie długa wypowiedź na ten temat. Znaczy, nie długa, ale w ogóle, nie, długa. Powiem tak.
W pewnym sensie jestem rozczarowany, ale tylko rozczarowany dlatego, że miałem pewne wyobrażenie, którego się spodziewałem i go nie dostałem, więc to jest jakby bardziej moja wina, że się rozczarowałem tym, co sam sobie wymyśliłem. A z drugiej strony oczywiście jestem bardzo nierozczarowany. Dlaczego jestem rozczarowany? Bo ja bardzo liczyłem, bardzo, bardzo liczyłem, że oni zrobią po prostu odcinek. Czyli nie takie spotkanie tam, wiecie, z gadkami, ze wspomnieniami, z innymi gośćmi, z jakimiś tam scenami, nie wiem, niepokazywanymi, z ciekawostkami i tak dalej, tylko po prostu bardzo chciałem, żeby był taki odcinek, że oni się naprawdę w odcinku, jako fabuła, spotykają po latach i rzeczywiście jest jakaś nowa historia, nawet jednoodcinkowa. Bardzo na to liczyłem. I to się nie stało. Dlatego trochę byłem rozczarowany, że tak jest. Natomiast ten odcinek, on tam trwa chyba 90 minut, nie? W ogóle był fantastyczny, był przepiękny, był niezwykle wzruszający. Ja, mimo że obejrzałem prawdopodobnie wszystkie sezony, już nie wiem, z 5 razy chyba obkręciłem wszystkie sezony. Tak, wiem, jaka to jest ilość czasu, ale jakoś nie żałuję ani sekundy. Bardzo kocham tych bohaterów. Więc jakby po pierwsze wzruszałem się wielokrotnie, też dowiedziałem się, mimo że wiem wiele rzeczy, trochę rzeczy nowych, których nie wiedziałem, które po raz pierwszy się pokazały w tych wspominkach. Natomiast ujęła mnie najbardziej jedna rzecz. Znaczy jednocześnie zasmuciła, ale też bardzo tak ujęła. Bo niezwykle, i to pewnie wielu z was zauważyło, nie? No niezwykle dotknął mnie Chandler, w sensie to, w jakim on jest stanie, nie? Oni wszyscy oczywiście się mocno postarzeli, też niektórzy, i to jest trochę śmieszne w ogóle, przez te operacje plastyczne, które oni tam przeszli, no wyglądają trochę dziwnie, nie? No na przykład Ross dla mnie wygląda bardzo dziwnie, bardzo dziwnie. Najlepszy jest Joey, bo on po prostu z grupy tyle jest, bardzo fajny, gruby, taki fajny Joey. Natomiast Chandler, jak widzieliście, w ogóle prawie w ogóle się nie odzywał, miał tylko takie tam kilka wstawek. No jest strasznie zniszczony. No wiemy, jakby też, jeżeli tam się interesujecie może tym serialem, to wiecie, że on przeszedł strasznie dużo, nie? W sensie narkotyki, alkohol, uzależnienia, próby samobójcze i tak dalej. Niektórzy w ogóle mówią, że miał wylew albo udar i dlatego on też tak wygląda. Ale powiedział jedna rzecz, która mówię, jednocześnie bardzo mnie zasmuciło to, jak go zobaczyłem, w jakim on jest stanie i bardzo mu życzę dobrze, żeby było z nim lepiej. Ale jedną rzecz powiedział strasznie zaskakującą. To jest dla mnie ulubiona postać z przyjaciół. Chandler to jest dla mnie numer jeden, jeżeli chodzi o przyjaciół. I on powiedział o takim swoim lęku, który miał, kiedy nagrywali te odcinki, nie, w sensie te 10 sezonów, że on był nieustannie panicznie przerażony, że żarty, które opowie, że to, jak będzie grał, to, jaką ma postać do zbudowania w tym serialu, że ludzie nie będą się śmiać. Jakby nieustannie był, tylko on to mówi tak dramatycznie, że był po prostu przerażony, że nie zdobędzie uznania, że nie będą go chcieli, że nie będą się z niego śmiali, w takim sensie z tych żartów, że nie będzie postacią, którą chciałby wykreować. Nie? Jeżeli się ogląda serial, to myślę, że większość z was miała takie wrażenie pewnie przez serię, że to jest strasznie pewna siebie postać. W sensie ten aktor, nie chodzi mi o to, bo on tam gra oczywiście bardzo takiego zahukanego, reagującego żartami. Ja trochę to znam z własnego życia, nie? Gdzie się nadrabia humorem i nadrabia się takim właśnie byciem do przodu, a tak naprawdę jest się mocno schowanym. Nie? A to się okazuje, że on w ogóle jest taką osobą też, naprawdę, nie? Jakby taką strasznie wyczuloną na to, jak na niego spojrzą, jak go ocenią. Kochani, znamy to wszyscy, nie? I jak na niego tam patrzyłem, zrobiło mi się tak strasznie go żal, ale też tak obudziła się we mnie taka straszna czułość do danego człowieka. Że to jest taki ktoś, tak jak każdy na świecie, kto strasznie potrzebuje miłości, nie? I w tym sensie ten odcinek był bardzo piękny. Tam się pokazało dużo pięknych rzeczy. Ja wiem, że pewnie część z nich była zagrana, że tak powiem, ustawiona pod ten odcinek, że tam... To jest w ogóle przedziwne, nie? Że od tego czasu, kiedy nagrali ostatni odcinek, nie, to było 17 lat temu, tak? Czy ileś? Oni się tylko raz spotkali w szóstkę, nie? Więc trochę mi się nie chce wierzyć, że oni są wielkimi przyjaciółmi poza ekranem, bo tak by nie było. Gdyby tak było, to by się spotykali znacznie częściej, również w szóstkę. A to, że tylko raz im się udało spotkać przez te 17 lat, to raczej wskazuje, że no jednak zostali na takiej mocno zawodowej potem stopie. Ale to było bardzo piękne. Bardzo piękne, wzruszające, właśnie szczególnie w takiej kruchości, w tym, że no właśnie, oni tak jak każdy człowiek na świecie potrzebuje miłości. I w ogóle myślę, że dlatego ten serial wygrał, bo on był właśnie o tym, o takim poszukiwaniu miłości i jej dostawaniu. Przepraszam, że o tym tyle gadam, ale ja bardzo cenię przyjaciół i to jest ważna część jakoś tam pewnie mojej młodości. Teraz już mniej, ale mam z tym serialem związane piękne wspomnienia z wieloma ludźmi, z którymi oglądałem te odcinki i tak dalej. Zamierzam w ogóle chyba teraz znowu pewnie obejrzeć od początku, bo bardzo mnie pobudził ten odcinek, żeby znowu obejrzeć. Na razie nie mam przecież czasu, ale pewnie tak to zrobię, że gdzieś tam może po odcinku pooglądam znowu. No więc właśnie, nie bójcie się, że szukacie miłości, akceptacji, dowartościowania. Oczywiście przede wszystkim szukajcie tego Pana Boga, bo tylko On to może dać. To już Wam mówiłem wielokrotnie. Ale nie bójcie się tego. To sprawia, że jesteśmy bezbronni, ale bardzo piękni. I dla mnie o ten był ten odcinek Przyjaciół spotkanie po latach. Sabina tak pyta. Eloszka ojcze Adamie. Pytanie do kolejnego Q&A może się uda.
Gnębi mnie trochę sytuacja życiowa, mianowicie wraz z moim chłopakiem prowadzimy jego firmę, co za tym idzie, spędzamy ze sobą 14 godzin dziennie. Matko, co wy tak pracujecie? Jemy razem, spędzamy razem czas wolny, pracujemy, odpoczywamy. Natomiast każdy z nas wraca do siebie na noc do domu. No czasem ze względu na zmęczenie zostajemy w firmie, bo mam kawałek drogi do domu. Można by rzec, że w dzień żyjemy razem, jak małżeństwo, planujemy wspólną przyszłość, ale nie chcę przed ślubem bawić się w małżeństwo. I chcę wszystko po kolei. Co za tym idzie, nie zamierzamy mieszkać przed ślubem i współżyć. Czy dotychczasowe funkcjonowanie jest grzechem? Czuję się, jakbym trochę robiła coś złego, jakbym szła dwiema drogami. Czy powinnam jakoś ograniczyć ten czas i pracę? Ojcze Adamie, ratuj. Pozdrawiam cieplutko. Sabinko, krótko odpowiedź, bo ta sprawa jest dosyć, myślę, taka oczywista w sensie w nazywaniu pewnych rzeczy, chociaż ja rozumiem, że to może być trudno układać. Sabinko, na pewno nie robisz żadnego grzechu. Co innego, gdybyście świadomie podjęli taką decyzję, że nie będąc jeszcze małżeństwem, zaczynacie funkcjonować i żyjecie zupełnie jak małżeństwo, czyli mieszkacie razem, współżyjecie, dzielicie wszystkie rzeczy razem, jakby nie ma żadnej osobności, nie, tylko już jesteście jak małżeństwo. Gdyby była taka decyzja w was, to tak, to jest grzech. Wy, jak rozumiem, tak nie macie i to jest w ogóle bardzo piękne was, że nie chcecie mieszkać razem, nie chcecie współżyć i tak dalej. Tylko że to, co mówisz, może być trochę niezdrowe. Tylko nie traktuj tego, proszę cię, w kategoriach grzech, nie grzech. Nie w takich kategoriach, tylko w kategoriach takiego przypatrywania się, co wam służy, co nie? Bo spędzacie ze sobą rzeczywiście, jeżeli wy w ogóle ludzie pracujecie 14 godzin dziennie, weźcie się opamiętajcie w ogóle, kto to widział tyle pracować, to jest w ogóle niedobre. Jeżeli wszystkie inne rzeczy też razem jakby robicie, nie? Że tak naprawdę jakby poza, nie wiem, tym spaniem, kiedy jesteście u siebie w domach, to spędzacie cały dzień nieśpiący ze sobą, to jest trochę za dużo. W takim sensie każdy człowiek potrzebuje też jakiejś przestrzeni dla siebie. Nie? I tylko też chciałbym bardzo jasno to powiedzieć. Tu nie ma jednej reguły. Trzeba się też pytać nawzajem, jak wy się pytajcie, jakby o owoce tego, bo jeżeli stwierdzicie, że są tylko i wyłącznie dobre owoce, nie? Że nie ma naprawdę nic złego w tym i że to nie jest tak, że się od siebie totalnie uzależniacie i nie potraficie w ogóle już nic zrobić bez siebie, nie? Tylko to jest zdrowe, to okej, nie mnie to oceniać. Natomiast brzmi to, jak byłoby to rzeczywiście trochę niezdrowe. W takim sensie za dużo. Każdy mąż potem w małżeństwie potrzebuje swojej przestrzeni, gdzie żony nie ma. I żona ma absolutny obowiązek w ogóle, a on ma prawo do tego, żeby mu to jakby umożliwić. Oczywiście tak samo w drugą stronę. Każda żona ma takie prawo, a mąż ma obowiązek to uszanować, że ma swój świat, gdzie mąż w ogóle nie wchodzi. To jest osobny świat, to może być osobny świat zainteresowań, czasu, ludzi i tak dalej. Ja też, to nie może niszczyć związku, nie? Ale jakby ta osobność jest niezbędna. To jest po prostu higiena osobista, taka w sensie psychiczna. Więc jakby tu się popytajcie, czy to przypadkiem nie jest za dużo w takim sensie. Natomiast proszę cię, Paulino, Sabino, przepraszam, Sabinko, jeżeli tak jak mówię, tu nie mamy do czynienia z grzechem, to nie traktuj tego w kategoriach grzech, nie grzech, tylko bardziej tego, co służy waszemu związkowi, a co mu nie służy. Jowita, no jak mi jeszcze ojciec powie, że nie lubi czekolady, to ja przestaję oglądać tę langustę. Jowito, no bardzo mi przykro, ale musimy się pożegnać. To kochani jest z ostatniego, chyba z ostatniego odcinka, czy przedostatniego, może ostatniego, nie pamiętam. Gdzie mówiłem o czekoladzie i o tym, że nie jestem wielkim fanem czekolady. Uwaga, to nie jest tak, że nie lubię. Ja zjem czekoladę chętnie, szczególnie niektóre. Takie są takie te dobre, nie będę mówić firmy, taka ta kwadratowa z migdałami. O, jak ona jest dobra, o matko. Wtedy oczywiście, że lubię. Ale nie jestem jakimś takim fanem, wiecie, żebym myślał o czekoladzie, nie? Więc jakby myślę, że nie masz powodu, Jowito, żeby opuszczać langusty, tylko możemy się jakoś spotkać. Ja na makrojalku, ty na czekoladzie i jakoś to połączymy. Beata tak pyta. Ojcze Szóstaku. Strasznie mnie to śmieszy, jak tak ludzie do mnie mówią, ojcze Szóstaku. Od ponad 5 lat z różną częstotliwością wsłuchuję się w materiały zamieszczane na Languście. Jestem wdzięczna Panu Bogu za to, jak wiele się to o nim nauczyłam. Jesteśmy w podobnym wieku, tyle tylko, że ja 20 lat temu postanowiłam świadomie poszukiwać Boga za pośrednictwem Kościoła Ewangelickiego. Stało się to zaraz po moim nawróceniu. Cała moja rodzina dalej jest częścią Kościoła Katolickiego, jednak raczej tradycyjnie niż świadomie. Ja ich do niczego nie namawiam, ale też nie ukrywam swojej świadomej wiary i mam wrażenie, że oni to doceniają. Przy okazji przygotowań moich siostrzeńców do chrztu, co kilka lat pada pytanie, czy mogę być chrzestną. Nie grzebałam zbyt głęboko, ale wydaje mi się, że formalnie jedno z rodziców chrzestnych może być niekatolikiem. Dodatkowo w ciągu pierwszych 20 lat swojego życia przyjąłam chrzest, pierwszą komunię i bierzmowanie i był to wtedy mój świadomy wybór wynikający z chęci bycia blisko Boga. Nie rozważałam tej też apostazji, bo w ogóle mi to niepotrzebne. Do tej pory na pytanie o bycie chrzestną odpowiadałam, że według mojej wiedzy rodzice chrzestni zobowiązują się do wspierania rodziców w wychowaniu dzieci w wierze katolickiej, a ja nie mogę im tego obiecać. Czy tak faktycznie jest?
Może się mylę i chodzi ogólnie o wiarę i podążanie za Chrystusem. Co powinnam według ojca odpowiedzieć, jeśli jeszcze kiedyś usłyszę takie pytanie? Będę wdzięczna za podpowiedź. Droga Beatko, po pierwsze bardzo się cieszę, że jesteś na Languście, że razem możemy, mimo że w różnych kościołach, może nie tak, bo ja uważam, że to jest jeden kościół, tylko w różnych denominacjach, w trochę innym patrzeniu, ale razem szukamy Pana Boga. Bardzo się z tego cieszę. Beatko, odpowiedź jest dosyć jednoznaczna. Ja ją potem lekko skomentuję, ale odpowiedź na Twoje pytanie jest bardzo, bardzo prosta. To jest kodeks prawa kanonicznego, czyli prawo kościelne w Kościele katolickim, kanon 874. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. Natomiast ewangelik może być świadkiem przy sakramencie małżeństwa, gdyż od takiego świadka wymaga się jedynie, by był zdolny do czynności prawnych. Czyli uwaga. Znaczy formalnie tak, formalnie jak rozumiem, bo ty mówisz, że nie dokonałeś żadnego aktu apostazji, tak go nazwijmy, tak, Beato, no ale praktykujesz jako ewangelik, więc jakby formalnie, gdyby się pewnie przyczepić, to ty ciągle jesteś katoliczką, więc jakby gdyby, że tak powiem, trochę udawać, nie zachęcam, ale gdyby udawać, no to można by powiedzieć, że jesteś katoliczką, bo formalnie przyjęłaś wszystkie sakramenty w Kościele katolickim, jesteś wpisana, że tak powiem, w księgach jako katolik, no ale nie oszukujmy się, jesteś ewangeliczką. Więc uwaga, jeżeli chcesz być jakby w zgodzie z prawdą i w zgodzie z prawem Kościoła, to niestety, Beato, nie możesz być chrzestną jakby w Kościele katolickim. Tak jak jest napisane, możesz być świadkiem chrztu. To są zupełnie dwie różne funkcje. Jakby Kościół dopuszcza, że jest takie coś, że jest jedna osoba, która jest chrzestnym, w sensie dosłownie chrzestnym albo chrzestną, i druga osoba nie jest chrzestnym, chrzestnym, tylko jest świadkiem tego chrztu. Chociaż de facto może spełniać podobną funkcję, no ale formalnie nie jest chrzestnym, co nie? I teraz powiem tak. To prawo oczywiście ma sens, bo ono mówi dokładnie tak, jak mówisz, że taki chrzestny zobowiązuje się, że będzie to dziecko wychowywał w wierze katolickiej, co nie? Czyli będzie jakby dla niego świadkiem, co to znaczy być katolikiem. Nie tylko chrześcijaninem, ale katolikiem. Dlatego właśnie Kościół jakby zastrzega sobie bycie chrzestnym dla osób jakby stricte katolickich. Nie? Natomiast ja uważam, że, bo to jest prawo ludzkie, nie? To jest prawo, które można zmieniać. Jakby taki jest na ten moment, że tak powiem, ogląd Kościoła i mówię, on ma swoje uzasadnienie. Natomiast jest pytanie, czy nie byłoby na przykład rozsądnym i roztropnym też na zasadzie budowania pewnej jedności między chrześcijanami, co nie? No bo chrzestny ma być kimś tak naprawdę, kto ma pomagać temu, kogo jest chrzestnym, do bycia blisko Pana Boga. I oczywiście, że jesteśmy w Kościele katolickim, w sensie z naszego punktu widzenia, i byłoby super, żeby, że tak powiem, w tym Kościele do Pana Boga tego kogoś zbliżać. Natomiast nie oszukujmy się, funkcja chrzestnego się tak zdewaluowała, o ile w ogóle kiedykolwiek była większa, bo nie wiem, czy była kiedykolwiek większa, że ona bardzo często jest teraz tylko i wyłącznie taką formą, nie wiem, towarzyską, taką formą, bo się bierze po prostu kogoś, żeby mu dać, nie wiem, podziękować mu albo zrobić przyjemność, bo to ktoś z rodziny, nie? Jestem przekonany, że ty, jak mówisz, będąc rzeczywiście zaangażowaną i świadomą ewangeliczką, pewnie byłabyś lepszą chrzestną niż, nie wiem, 15 tysięcy katolickich chrzestnych, tylko takich, którzy wcale de facto nie chcą być chrzestnymi. Bo jeżeli rzeczywiście jest katolik zaangażowany w wiarę, no to super w ogóle, to jest świetny chrzestny. Tylko właśnie, no właśnie. Więc ja uważam, że takie jednoznaczne postawienie sprawy nie jest dobre. Ja bym w prawie kanonicznym dopisał tam punkt A, czyli właśnie, nie wiem, po rozeznaniu, jeżeli mamy sytuację, gdzie osoba będąca z kościoła chrześcijańskiego, ale nie katolickiego, że tak powiem, jest najlepszym kandydatem w związku ze swoją wiarą i znacznie lepszym niż, nie wiem, no właśnie, może i katolicy, ale nie za bardzo wierzący, wtedy bym dopuszczał, nie? Natomiast jest jak jest i kiedy takie pytanie dostaniesz, to ja bym wtedy proponował właśnie to rozwiązanie, o którym mówi kodeks prawa kanonicznego. Czyli poproś, żebyś mogła zostać świadkiem chrztu. De facto będziesz mogła taką samą funkcję pełnić. Jeżeli będziesz chciała temu dziecku pomóc w wierze, ekstra. Nic lepszego nie może być, co nie? To, że to nazwiemy akurat świadkiem czy nie. No mówię, ja bym tu dołożył pewne takie rozeznanie. Nie? To jest takie franciszkowe. Franciszek właśnie o tym mówi, żeby pewne rzeczy rozeznawać, żeby nie było takiego jednego po prostu do wszystkiego dołożonego prawa, które no nigdy życie nie jest takie, że obejmuje wszystkie sytuacje. Tak jak mówię, bardzo możliwe, że czasem ludzie spoza Kościoła katolickiego, ale będący chrześcijanami, byliby znacznie lepszymi chrzestnymi przez swoją wiarę niż katolicy, ale niewierzący, nie? Albo słabo wierzący, którzy tak naprawdę nikogo do żadnej wiary nie prowadzą. Więc mówię, prawo jest takie, jakie jest i należy go przestrzegać. Natomiast ja bym je modernizował i ja bym nawet przy braku modernizacji bym, że tak powiem, w twoim miejscu wchodził w to miejsce świadka chrztu. Moi drodzy, to by było chyba na tyle dzisiaj. Tak jak mówiłem, nie będzie jakiegoś bardzo długiego odcinka.
Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie pod tym filmem na YouTubie, to postaram się pewnie za jakiś czas niedługo zrobić kolejne Q&A. A teraz będzie końcóweczka i pożegnania. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie i bardzo zapraszam na kolejne vlogi i spotkania. Pewnie we wtorek, teraz w przyszłym tygodniu, będzie vlog z wojaży tych takich tam luksembursko-trewirskich. Więc jakiś taki vlog normalny się pojawi, potem pewnie kolejne. I działamy, i robimy, i jedziemy do przodu. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Ja się za Was bardzo modlę i bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was ściskam. I strasznie się cieszę, że możemy się spotykać. Z Bogiem. Bye.